любить математику, тому що вона не дуже розуміє. Моя колежанка Вероніка уважна для другої вежі, бо вона може удрість. А, вежі, вона не вже. Ні, тому що вона боїться, що вони її. Ми коли якраз вирішили школи, вона вже на 4 рази до родини допомагає. Що вас дивує? Ні, дівчини, оповідь що. Нервує нас то, що часто в школах є такі нормальні діти і ненормальні діти. То розуміння стандартних людей. Вони слухають інші музики, мають інші інтереси. Якщо чоловік є інший, то його мову в школі далі чи не любили. Не любили. І ми стежимо з Львова. Приїхали на варштати і для того, щоб співпрацювати з театром з Польщі. Тут є дівчинки, вони са поляцями, так? Поляками. І працюємо разом, ходимо на варштати, а також будемо робити спектакль разом за 7 днів. Mamy się integrować, jako że jesteśmy z innych krajów, i przygotować spektakl, w którym oba narody wezmą udział. Cieszymy się, że możemy w ten sposób integrować grupę młodych i uczyć, przygotowywać ich do tworzenia swojego teatru, swojej sztuki, która będzie wystawiona na dziedzińcu zamkowym. Co ja robię tutaj z dziećmi? Znaczy, no, prowadzę z nim zajęcia teatralne oczywiście, które mają na celu przygotować grupę do tej właściwej pracy już nad spektaklem, która się w sobotę rozpocznie. Pracę nad spektaklem będzie pan Bogdan Słupczyński prowadził. Ja natomiast prowadzę z nim takie zajęcia jakby mające na celu integrację grupy, uruchomienie, jakby pokazanie pewnych możliwości, jakie daje teatr. Są to takie zabawy teatralne, bardziej takie gry, ćwiczenia niż jeszcze właściwa praca nad teatrem. I widzę, tak już podglądam tutaj, przepraszam, tak biegam wzrokiem, ale grupa coraz bardziej się integruje. Już jest ta współpraca pomiędzy dzieciakami z Ukrainy i tutaj ze Strachociny. To będzie to, mam nadzieję, taki bardzo fajny wspólny spektakl. Chodzi o to, że kompania się ją krzykniesz, jak krzykniesz. Zatrzymania, zobaczysz tego pająka i teraz. Znam tylko Sławomira Woźniaka, dlatego już chyba 5 lat jest jurorem na naszych przedstawieniach. Jest bardzo taki juror, którego każdy boi się. Olena nie może narzekać, bo w tym roku zdobyła pierwsze miejsce, czyli zespół. Także niech nie narzeka. Jestem z Lwowa i prowadzę zespół teatralny Zaczarowana Szkatułka. Zespół działa przy Ośrodku Młodzieży, Palacu Młodzieży w Lwowie. W projekcie bierzemy udział po raz pierwszy. Wyjeżdżamy często na różne festiwale, chyba 5-6 razy w rok, ale tak, żeby tydzień albo 2 tygodnie mieszkać w jednym miejscu i pracować z grupą polską, to chyba to jest pierwszy raz. Czytelnia dramatu, która wystąpi 22 sierpnia w Sanoku ze spektaklem Ony, otrzymała nagrodę Grand Prix dla teatrów młodych. Ostatnio podobnie jest Teatr z Lwowa, Teatr Cieni, który będziemy gościli w niedzielę 23 w Skansenie. To też jest nowa forma, bo jeszcze w Sanoku nie mieliśmy okazji widzieć tego typu spektakli. To jest teatr dziecięcy i młodzieżowy. Dzieci i młodzież teraz nie lubią takich sztuk standardnych. Oni coś wyobrażają, wymyślają i to musi być coś jak nie u wszystkich. I dlatego my pracujemy, stawiamy i musicaly, robimy i teatry plastyczne, a w tym roku my zrobili taką sztukę jak Teatr Cieni. Bajka na noc według indyjskiej Ramayana, indyjskiego eposu. Ten spektakl już ma nagrody. Festiwal w Krosno
puchar uśmiechu. Mamy złoty puchar uśmiechu i dyplom za reżyser. I ten spektakl właśnie będziemy pokazywać tu w Sanoku. Mamy nadzieję, że to przekona i rozwinie na powrót imprezę, która mogłaby się odbywać w Sanoku. Na to nam najbardziej zależy, czyli spotkania teatralne, teatry, o co zabiegamy już od dłuższego czasu. Jest to o tyle oporne, że zawsze brakuje pieniędzy. Pieniądze na projekt otrzymaliśmy z Narodowego Centrum Kultury i na wkład własny pozostałą kwotę z gminy Sanok. Z tymi pieniędzmi cały czas walczymy, przekonujemy. Mam nadzieję, że po tych spektaklach, że one będą na tyle udane, że uda się przekonać władze miasta, powiatu do tego, aby móc współuczestniczyć i pomóc nam zorganizować to, o czym marzymy, czyli prawdziwy festiwal teatralny, który mógłby się odbywać w Sanoku.